Dwie wystawy można oglądać w Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury. Pierwsza to podróżująca wystawa malarstwa twórców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Akwarelistów Polskich. W drugiej ekspozycji autorem jest Andrzej Korzec, który prezentuje swoje malarstwo pod tytułem Z historii Polski. W sali imienia Franciszka Szczerbińskiego można obejrzeć kilkanaście obrazów rzeszowskiego artysty Andrzeja Korca. Tematyka prac jest związana ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę. Dwie kolejne sale Galerii Sztuki wypełnia bardzo duża, 140 prac, wystawa Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich. W czasie wernisażu obecnych było czworo artystów: Agata Kwiatkowska, Monika Bielat-Sobiczewska, Andrzej Małek i Adam Papke. Jesteśmy prężnym stowarzyszeniem. Wyrażamy to w organizowaniu licznych plenerów, warsztatów, wystaw w skali i zarówno krajowej, jak i w skali zagranicznej. W tej większej skali jest to możliwe z uwagi na to, że nasze stowarzyszenie jest członkiem Konfederacji Stowarzyszeń Europejskich. Jest jednym z 15 stowarzyszeń. Na wystawie przeważają pejzaże, portrety, sceny rodzajowe, kompozycje malarskie, których łączy jedna technika – akwarela. Jeśli chodzi o temat, to on jest bardzo, bardzo różny. A akwarela, no cóż, rządzi się swoimi prawami. Wydawać by się mogło, że to cóż, to nic prostszego. Pigment, spoiwo i woda, prawda? No ale żeby stworzyć z tego jakieś arcydzieło, to trzeba być naprawdę bardzo biegłym artystą. Chodzi ona za jedną z trudniejszych technicznie, technik malarskich. Ryszard Kucap, kierownik Galerii Sztuki, podkreślał, że wystawa Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich jest najobszerniejszą prezentacją malarstwa tego typu w Dębicy. Obydwie wystawy można oglądać przez najbliższy miesiąc.